Panowie, ciężki dzień dzisiaj? Oj, pracowity, bardzo mocno. Odcinki wymagające dużo pracy, teraz mamy trochę kłopotów z wydechem, więc gorzej siebie słyszymy, także na ostatnim odcinku myślę, że będzie to duże wyzwanie, ale już nie takie rzeczy udało nam się pokonać. Tak. Za chwilkę startujemy do odcinku bardzo wyboistego, trudnego, ale damy radę, już dwa za nami, więc powinno być wszystko w porządku. Pogoda dopisuje, humory też, jedziemy dalej. Wielotygodniowe przygotowania za nami. Tarmac Master również dobiega końca. No, jakie refleksje? Szybki rajd, trudny. Długo się do niego szykowaliśmy. Chłopaki są na mecie, więc dla mnie to duży sukces. Odwiedzili nas sponsorzy, zobaczyli chłopaków w akcji. To też jest fajne. Mam nadzieję, że gdzieś to zaowocuje dalszą współpracą. No i cieszę się, że pogoda dopisała, bo jak wszyscy wiemy, w deszczu jeździ się dużo trudniej. Byliśmy przygotowani również na deszcz. Auto wraca do garażu, czy no, znowu gdzieś na trasę? Na chwilę do garażu, później kolejne treningi, za miesiąc mamy następny rajd, następną rundę, więc jest co robić. Na pewno nie będziemy tego miesiąca odpoczywać. 100 nie wierzył, to są ręce kierowcy po rajdzie. Jak się jechało w tym rajdzie? No, były jakieś niespodzianki? Zawsze są jakieś niespodzianki, zawsze jest niewiadoma przed rajdem, ale jechało się bardzo dobrze, odcinki dobrze przygotowane, wymagające, coś nowego, więc jestem zadowolony z tego, co tutaj zostałem. To dla Was znajoma trasa? Jeden odcinek tak, ale był jechany odwrotnie, więc to zupełnie inna trasa jest w tej chwili. Trochę problemów z autem było, ale ogarnęliśmy temat. Nie? Bez żadnych spóźnień się obyło. Cały czas do przodu. Poprawialiśmy czasy z przejazdu na przejazd, więc zadowolony jestem. A sponsorzy zadowoleni? Słyszałem, że Was odwiedzili. Tak, zadowoleni bardzo. Z pogody i z tego, jak auto wygląda oczywiście. Teraz będzie czas odpoczynku, czy już się szykujecie? Już w głowie kolejne rajdy? Już jesteśmy zapisani na następne rajdy i trzeba przygotować auto. To, co zauważyliśmy teraz po zimie, co trzeba poprawić, poprawimy i już się szykujemy, żeby być gotowy trochę wcześniej i pojeździć, potrenować. Tego jeszcze nie grali. Wróciliśmy do czasów, gdzie nie było interkomu. Masakra. Nie było źle, nie?